Cześć, cześć! Witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o mojej aktualnej pielęgnacji ciała. Lato tak naprawdę nie różni się zbytnio, jeśli chodzi o kroki pielęgnacyjne, od jesieni czy zimy. Natomiast rezygnujemy najczęściej z takich ciężkich, tłustych, treściwych konsystencji i stawiamy też na lżejsze, bardziej odświeżające zapachy, cytrusowe, kwiatowe. No, nie ukrywam, że wysokie temperatury nie sprzyjają temu, żeby nakładać na siebie ogromne ilości masek, tłustych maseł, balsamów i całej reszty. Poza tym czas. No właśnie, latem najczęściej siedzimy poza domem, spędzamy więcej czasu poza domem, korzystamy z pięknej pogody i jakoś tak chyba nie chce mi się za bardzo korzystać z tego, żeby w domu wmasowywać w siebie w ogromną ilość produktów. Wolę jednak ten czas poświęcić na leżakowanie na balkonie, spacery i całą resztę. No oczywiście pielęgnacja ciała to jest troszeczkę inna bajka niż pielęgnacja twarzy i w okresie wiosenno-letnim mimo wszystko staram się bardziej ograniczać produkty pielęgnacyjne i tak jak wspomniałam wcześniej, wybieram też inne konsystencje. Natomiast są takie kroki, z których zawsze korzystam, bez względu na porę roku. I jest to działanie złuszczające, nawilżające i antycelulitowe. Jednak jestem tą osobą, należę do tych osób, które mają ten celulit na swoim ciele, na udach i na pośladkach. Więc muszę działać w tym kierunku przez cały rok. Ale też dbam o to, żeby moja skóra była dobrze nawilżona, żeby nie pojawiały się nigdzie jakieś przesuszenia. No i też, jak dobrze już wiecie, korzystam z samoopalaczy. A w związku z tym, że korzystam z samoopalaczy właśnie w tym okresie, też moją skórę muszę bardzo dobrze nawilżać. I dzisiaj pokażę Wam kilka kosmetyków, które aktualnie stosuję, które już zaczęłam stosować, ale też te, które za chwilę pojawią się w mojej pielęgnacji. No i tutaj moje pytanie do Was. Do której grupy osób się zaliczacie, jeśli chodzi o pielęgnację letnią? Czy do tej grupy, która jednak woli szybkie, orzeźwiające prysznice, czy jednak do tej grupy osób, która raz na jakiś czas pozwala sobie na dłuższą wieczorną kąpiel? Jeśli o mnie chodzi, to ja staram się mimo wszystko łączyć prysznic i dłuższą kąpiel w wannie. No ale oczywiście tutaj też dużą rolę odgrywa temperatura, bo kiedy jest naprawdę upalnie, wtedy uwierzcie mi, nie mam ochoty wskakiwać do wanny z wysoką temperaturą, z bąbelkami i wygrzewać się w niej, marszczyć moją skórkę. No nie, nie, nie. Mimo wszystko jednak stawiam wtedy na prysznic, a w tym okresie letnim tych prysznicy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Niestety woda na moją skórę wpływa wysuszająco, więc mimo wszystko muszę nawet w kąpieli stosować takie preparaty, które już będą nawilżały moją skórę. Nie lubię żadnych oliwek, nie lubię też preparatów takich olejowych, żeli na bazie olejków, raczej z tego rezygnuję. Ale wiecie, co u mnie sprawdza się rewelacyjnie w okresie letnim? To są pianki. Pianki pod prysznic, pianki do kąpieli. Bardzo lubię pianki marki Nivea, zwłaszcza tę oryginalną, taką w kolorze granatowym. Uwielbiam ją za zapach. Lubię też pianki takie, które są bardziej treściwe i też ich zapach utrzymuje się znacznie dłużej. I już jakiś czas temu, chyba nawet kilka lat temu, pokazywałam Wam taką piankę, która była wtedy moim absolutnym odkryciem pod każdym względem. Konsystencji, nawilżania, pielęgnacji ciała, ale też długo utrzymującego się zapachu. I postanowiłam do niej wrócić. To jest też taki kosmetyk, który uwielbia mój mężczyzna. A mam tutaj na myśli piankę od Sanctuary Spa w tej wersji pomarańczowej. Jest jeszcze dostępna wersja taka szara, szara buteleczka i tam jest pianka z aktywnym węglem. Ta pianka jest czarna. Natomiast ta pianka to jest cudeńko. Ona nie należy do najtańszych i trzeba to przyznać, ale to jest taki produkt, który jest niesamowicie wydajny, bo uwierzcie mi, odrobina tej pianki wystarczy, żeby umyć sobie nią całe ciało. Poza tym jej konsystencja, jak wyciskacie ją z opakowania, to ona jest niesamowicie miękka, ale też taka treściwa, przypomina bardzo fajny żel. Nie wyciskamy jej w postaci już takiej typowej pianki, natomiast ona rośnie, zwiększa swoją objętość, przez co też właśnie możemy ją fajnie wykorzystać.
Zapach. Zapach jest tak intensywny, że czujecie go w kąpieli, ale nawet jak wyjdziecie spod prysznica, to dalej będziecie go czuć. No i to działanie. Działanie jest absolutnie rewelacyjne. Nie ma mowy o żadnym przesuszeniu, o żadnym podrażnieniu. Coś wspaniałego. Ja już próbowałam pianki od Rituals. W ogóle nie ma porównania. Próbowałam też pianki te tańsze. One też są bardzo dobre, tak jak pianki Nivea czy pianki Dove. Naprawdę w działaniu są bardzo fajne, ale jednak ten produkt przebija je wszystkie właśnie ze względu na plusy, na tą wydajność, na samą konsystencję, na działanie, no i przede wszystkim na zapach. Więc jeśli jeszcze tej pianki nie znacie, to ja Wam gorąco polecam, gdybyście chciały zacząć w ogóle swoją taką przygodę od marki Sanctuary Spa, o której wielokrotnie Wam już wspominałam, to myślę, że pianka jest takim produktem, w który warto zainwestować. Teraz przejdziemy do kolejnego kroku, jeśli chodzi o pielęgnację ciała i jest to oczywiście złuszczanie. Bardzo dużo osób zapomina o stosowaniu tego kroku w okresie wiosenno-letnim, a jednak jest on bardzo, bardzo ważny dla naszej skóry. Tak samo jak złuszczamy skórę twarzy, dekoltu, szyi, żeby pozbyć się tych martwych komórek naszego naskórka, odświeżyć te młode warstwy, tak samo powinniśmy robić to regularnie, jeśli chodzi o nasze ciało. Pozbywamy się suchości, pozbywamy się właśnie tych przesuszonych skórek, odświeżamy naszą skórę, ale też sprawiamy, że wszystkie pozostałe składniki aktywne, które będziemy nakładać w postaci formuł z różnych olejków, z balsamów i całej reszty, będą lepiej do naszej skóry wnikały. No i też, co jest ważne, działamy przeciwstarzeniowo, momentami ujędrniająco, pozbywamy się jakichś przebarwień, także warto mimo wszystko raz w tygodniu wykonać taki solidny peeling naszego ciała. Oczywiście preparaty peelingujące uzależniamy, stosowanie preparatów peelingujących uzależniamy od typu naszej skóry, bo musicie pamiętać, że jeśli posiadacie cerę naczynkową i też cerę naczynkową, skórę naczynkową, że macie gdzieś widoczne te wenektazje, czyli rozszerzone naczynia na skórze waszego ciała, to raczej sięgajcie po takie peelingi, które mają delikatne konsystencje i nie będą zbyt mocno drapały waszej skóry. To się również tyczy osób, które mają problemy z szybszymi siniakami, szybszym powstawaniem siniaków na skórze. Raczej starajcie się rezygnować z takich mocnych, cukrowych, solnych peelingów na rzecz bardziej delikatniejszych, takich, które mają formułę przyjazne, nie są zbytnio drapiące, ale oczywiście też zawierają preparaty złuszczające. W okresie zimowym powiem Wam, że bardzo lubię korzystać z peelingów do ciała, które nie mają w składzie żadnych drobinek solnych ani też cukrowych, ale mają kwasy. No i myślę, że jak przyjdzie ten okres jesienno-zimowy, to wtedy pokażę Wam kilka takich preparatów, które mogłyby Was zainteresować, a są one naprawdę ciekawe, nie tylko ze względu na swoją formułę, ale również działanie. No dobrze, ale teraz skupmy się na tym, co nowego pojawiło się w pielęgnacji mojego ciała, jeśli chodzi o złuszczanie. Jeśli oglądacie regularnie ulubieńców każdego miesiąca, to też widzieliście, że ostatnio korzystałam namiętnie z peelingu marki Mia. Bardzo lubię ten peeling, natomiast postanowiłam wypróbować coś ciekawego, coś nowego. I ostatnio na zakupach w Hebe zauważyłam, że w tym miesiącu pojawiła się bardzo ciekawa promocja na różne marki, które są na wyłączność tylko i łącznie w Hebe. Między innymi na Sanctuary Spa, ale też na markę Theology. I to jest coś nowego. Coś, co pojawiło się tak naprawdę teraz w mojej pielęgnacji, bo powiem Wam, że ja jeszcze na temat tej marki nie mogę Wam zbyt dużo powiedzieć. Dopiero zaczynam ją testować i pomyślałam, że rozpocznę od preparatów, jeśli chodzi o pielęgnację ciała. A dlaczego tak bardzo ta marka mnie zaintrygowała? Między innymi dlatego, że w składzie nie mamy typowej wody, ale mamy napar, 100% napar z zielonej herbaty. Między innymi dlatego też ta marka nazywa się Theology. Z zielonej herbaty, w niektórych preparatach jest też biała herbata i czarna herbata. O. I to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o samą formułę tego preparatu. No i słuchajcie, peeling, scrub, który wygląda właśnie tak. Mamy tutaj bazową zieloną herbatę, ale również zatopione w nim drobinki liści, znaczy drobinki
części, takie myślę, że przesuszone, wysuszone, drobne, połamane liście tej zielonej herbaty. Są w nim również olejki i mamy drobinki cukrowe. W ogóle cały ten preparat zatopiony jest w takiej dosyć dużej warstwie oleju. Widać to zresztą tutaj w opakowaniu i co bardzo mi się podoba, to to, że producent dołączył również do opakowania taką łopatkę, dzięki której możemy spokojnie wyciągnąć ten preparat ze słoiczka i nie wkładać tam sobie do niego dłoni, palców. Ja w ogóle nie znoszę tego efektu, gdy te drobinki wchodzą mi pod paznokcie. Nie wiem, czy też tak macie, ale dajcie koniecznie znać. Więc myślę, że taka łopatka to jest świetne rozwiązanie. Mamy tutaj pojemność 450 gramów, więc podejrzewam, że ten peeling wystarczy mi naprawdę na cały okres wakacyjny. Pachnie bardzo ziołowo. Ja bym powiedziała, że to jest taki aromat przypominający właśnie herbatę. Taką jeszcze niezaparzoną herbatę. Ja osobiście lubię tego typu zapachy, jeśli chodzi właśnie o pielęgnację w tym okresie wiosenno-letnim. Dla mnie działają one na takiej zasadzie, że troszeczkę mnie odświeżają, pobudzają też i to jest super. Moim zdaniem to jest w ogóle super. No i cała ta konsystencja, to działanie, bardzo fajnie ten peeling złuszcza skórę. Też wystarczy odrobina, żeby się nim fajnie wymasować. Przy okazji mamy też działanie nawilżające, bo mamy przecież te olejki i jak wykonacie sobie taki peeling, nałożycie go, zaaplikujecie na całe ciało, dokładnie się wymasujecie, a później spłuczecie go przy pomocy takiej chłodniej, letniej wody, to zobaczycie, że nie dość, że macie to odświeżenie, oczyszczenie, złuszczenie skóry, to jeszcze ten efekt nawilżenia i przyjemnego chłodzenia. Fantastyczny produkt. Polecam wam rozejrzeć się za nim. No, myślę, że pojawi się w którejś z moich ulubieńców. Mamy już za sobą kolejny krok, czyli złuszczanie, to teraz przejdźmy do nawilżania. I ostatnio kilka tygodni temu, może kilka miesięcy temu, w mojej pielęgnacji pojawiła się nowość od marki Sezderma z serii z witaminą C. I to jest mleczko do ciała, które właśnie w składzie posiada ten booster witaminy C. Dodatkowo mamy tutaj zastosowaną nanotechnologię. I to jest w ogóle, powiem wam, bardzo ciekawy produkt, bo mamy działanie witaminy C, głębsze działanie witaminy C, nie tylko na naszą skórę twarzy, szyi czy dekoltu, ale również na ciało. A jak wiecie, witamina C jest bardzo mocnym, silnym antyoksydantem, wymiata wolne rodniki z naszego organizmu, działa przeciw przebarwieniom, rozjaśnia skórę, ale też działa przeciwstarzeniowo. Świetne rozwiązanie i ogromne brawa dla marki za stworzenie takiego produktu do pielęgnacji ciała. Przyznam się wam również, że już mam drugie opakowanie. Ten produkt zużyłam mniej więcej już tak do połowy. On ma bardzo fajną formułę, konsystencję. Jest gęsta, przyjemnie się ją rozprowadza na skórze, szybko się wchłania, ale daje taki efekt rozświetlenia, bo tutaj również w formule, w składzie mamy rozświetlające pigmenty. To nie jest żaden brokat, to jest takie piękne rozświetlenie naszej skóry i ten preparat spokojnie, jak zaczniecie używać w okresie letnim, na taką delikatną, ładną opaleniznę, to ją wam przepięknie podkreśli. Jeśli szukacie właśnie takiego fajnego kosmetyku, który w składzie zawiera witaminę C i jest przeznaczony do pielęgnacji ciała, to poczytajcie sobie na stronie producenta, jakie inne aktywne składniki możecie w nim znaleźć i jakie fajne ma również przeznaczenie. Jest jeszcze coś, co postanowiłam zrobić sobie w zapasie, jeśli chodzi o moją pielęgnację ciała i nie mogłam się powstrzymać. A tak jak wam wspomniałam wcześniej, promocje w Hebe przyciągają, zwłaszcza na te marki, o których wam dzisiaj opowiadam. No i pomyślcie teraz, co ja takiego mogłam sobie sprawić? Tak, tak, już tutaj widzicie. To jest produkt, o którym wam wielokrotnie opowiadałam i uwielbiam go. To jest kremowy suflet do ciała właśnie z Sanctuary Spa. Uwielbiam za co? Za jego konsystencję, za jego działanie, za ten długotrwały zapach, za to jak skóra pięknie po nim wygląda, za pojemność, bo mamy tutaj prawie 500 ml, 475. To jest coś,
co ja po prostu kocham. I to jest takie masełko, suflet, właśnie kremowy, mocno kremowy preparat, który powinnyście poznać. Ja Wam dzisiaj tak zachwalam markę Sanctuary Spa, ale kiedy ja ją odkryłam kilka dobrych lat temu, to przepadłam, przysięgam, przepadłam, bo zaskoczyła mnie ta marka nie tylko tym, jakie ma ciekawe składy i jak fajnie działa pielęgnująco na ciało, ale też tym, że zapachy, które tutaj znajdziecie, one są takie nietypowe. To nie są zapachy, które możecie spotkać w większości preparatów pielęgnacyjnych, a dodam więcej, to są tak ciekawe zapachy, które kojarzą mi się ze spa. Więc nie dziwię się, że marka w nazwie ma spa, bo jeśli chodzicie do spa albo miałyście kiedyś okazję skorzystać z zabiegów na ciało właśnie w spa, to tam wyczujecie takie specyficzne aromaty. One koją nasze zmysły, one są dla nas właśnie takie relaksujące i to znajdziecie w marce Sanctuary Spa. Także dzisiaj opowiadam Wam o piance, do której postanowiłam wrócić, jak również o tym suflecie. Jeszcze jest jeden produkt, który też po prostu kocham ogromną miłością i to jest peeling do ciała, ale tym razem, tak jak wspomniałam wcześniej, postanowiłam wypróbować coś nowego i skorzystać z marki Theology, ale do tego peelingu w słoiczku jeszcze na pewno wrócę. A na zakończenie muszę opowiedzieć Wam oczywiście o tym działaniu antycelulitowym, o działaniu ujędrniającym, ale też przeciwstarzeniowym. Jakiś czas temu otrzymałam do przetestowania od marki Eisenberg taką oto ogromną tubę, w której znajduje się Cryoform. Jest to żel przeznaczony właśnie do działania antycelulitowego, ale też przeciwstarzeniowo. I to jest taki żel, który w składzie miał między innymi mentol, kamforę, ale ma też kofeinę i on ma działać właśnie na, ma działać chłodząco na naszą skórę, czyli dawać ten efekt krioterapii. Krioterapia bardzo fajnie wpływa na skórę, bo mamy tutaj działanie zimna, zamykamy, uszczelniamy nasze naczynia krwionośne, one się kurczą, ale też sprawiamy, że ta skóra staje się bardziej jędrna. Ten żel ma ciekawą taką lekko niebieską formułę, bardzo fajnie rozprowadza się na ciele, nie jest on lekki i też szybko się wchłania. Dosłownie po kilku sekundach zaczynacie odczuwać ten efekt chłodzenia. I to jest taki efekt chłodzenia do przejścia, chociaż teraz w te upały jest po prostu idealny, żeby wysmarować tak, wysmarować całe ciało, nie tylko te partie antycelulitowe z celulitem, ale całe nasze ciało i macie ten efekt naturalnego chłodzenia. Natomiast nie jestem w stanie dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, czy on rzeczywiście działa, dlatego że dopiero tak naprawdę kilka tygodni temu zaczęłam go stosować, a doskonale wiem o tym, że jeśli działamy antycelulitowo, to tego efektu nie zauważymy raz, dwa. Musimy spokojnie poczekać z miesiąc, czasem nawet dwa miesiące, żeby pojawił się efekt jakiegokolwiek działania antycelulitowego w przypadku kremów, preparatów żelowych, jakichś preparatów właśnie w postaci serum, bo musicie też wziąć pod uwagę to, że same kosmetyki nigdy nie dadzą nam takiego działania, że w 100% pozbędziemy się celulitu, czy w 100% też ujędrnimy nasze ciało. Tutaj musi zadziałać jeszcze kilka innych czynników, jak na przykład dieta, ruch, zabiegi i cała reszta. No ale testuję, więc jeśli zauważę jakiekolwiek rezultaty, to na pewno dam Wam znać. Nie ukrywam, ten żel jest potwornie drogi, ale pokażę Wam teraz tańszy jego zamiennik. I tutaj znowu wskakuje marka Theology. To jest koncentrat, który swoją formułą jest bardzo zbliżony właśnie do tego żelu. Jest biały, co prawda, nie jest niebieski, ale też, no właśnie, działa chłodząco, bo w składzie mamy mentol. Mamy tutaj również napar z czarnej herbaty, czyli działanie tych polifenoli, działanie przeciwzmarszczkowe, bardzo podobnie jak w przypadku żelu od Eisenberg. To jest taki produkt, który ma działać antycelulitowo, ujędrniająco, ale też pobudzać właśnie naszą skórę do działania, stymulować ją, wygładzać, zmniejszać ten celulit. Bardzo ciekawy kosmetyk.
I tutaj jeszcze w jego składzie, o ile dobrze pamiętam, jest też kofeina, czyli tak jak w przypadku tego żelu od Eisenberg, i nie ma tutaj żadnych parabenów, parafiny, SLS-ów, syntetycznych kolorów i tym bardziej żadnych substancji o pochodzeniu pochodnych formaldehydu. W ogóle ta marka bardzo mnie zaciekawiła i myślę, że w najbliższym czasie będę regularnie sobie testować te kosmetyki. Wiem, że w KB jest też promocja na zapach od Theology i to jest taka mgiełka, która idealnie sprawdzi się latem, bo jest bardzo odświeżająca i też jest na bazie właśnie herbaty. Jeśli znacie już te kosmetyki, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, który z nich jest naprawdę wart inwestycji, a czy marka rzeczywiście tak fajnie się sprawdza, a czy ją znacie i być może polećcie mi też coś ciekawego. Jeśli chodzi o preparaty pielęgnacyjne, to będzie tyle. Na razie nie planuję kupować niczego innego. Jak widzicie, mam już pełen zapas. Oczywiście są też samoopalacze, o których Wam już wspominałam, i preparaty brązujące, które regularnie stosuję, jak na przykład ten CC z Bielendy. Jeśli chodzi o takie domowe zabiegi, to w okresie letnim raczej rezygnuję ze stosowania bańki chińskiej, bo odsłaniam nogi, a ja mam też tendencję do siniaczków, więc nie chcę, żeby one się nigdzie gdzieś więcej pojawiały, a i tak, słuchajcie, naturalnie one gdzieś tam się pojawiają, nie wiem skąd, ale rzeczywiście gdzieś na tych nogach zawsze są. Natomiast, no właśnie, po okresie letnim na pewno wrócę do różnych zabiegów, o których też Wam opowiem już wtedy w aktualnej pielęgnacji jesienno-zimowej. Na razie to jest tyle i spokojnie mi wystarczy, mam zapas preparatów, mam to, co chciałam, i spokojnie mi to, tak jak powiedziałam wcześniej, wystarczy. Jestem ciekawa, jakie preparaty pielęgnacyjne do ciała pojawiły się u Was w codziennej rutynie. Dajcie znać. No i czekam na odpowiedzi na pytania, które Wam zadałam dzisiaj w filmie. Zobaczymy, jakie będą odpowiedzi. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!